Dzień dobry Państwu. Nazywam się Takao Iśkawa. Na co dzień pracuję w Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj mam przyjemność wygłosić wykład o nieco dziwnym tytule. Biolog molekularny, który chciał przeczytać o chorobie rzadkiej, a nie mógł. Chętnie bym o tym na żywo opowiedział, ale tak się składa, że w tym momencie, kiedy Państwo będą oglądać to nagranie, w jednym z warszawskich szpitali będę prawdopodobnie otrzymywać szczepionkę przeciwko COVID-19, także proszę mi wybaczyć moją nieobecność, natomiast mam nadzieję, że pod koniec dnia... Chorób rzadkich, dołączę do Państwa i w razie czego będę mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania. Więc przejdźmy w takim razie do tytułowego slajdu. A taki podtytuł tego wystąpienia brzmi Jak się żyje z zespołem Foktako Janagiego Harady. Bo o tym zespole, o tej chorobie rzadkiej chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Być może już część z Państwa się domyśla. Tak, to chodzi o mnie. To ja chciałem przeczytać o chorobie rzadkiej, a nie mogłem. I pytanie, dlaczego nie mogłem? Dlatego, że ta choroba między innymi objawia się tym, że obraz, notabene z mojego mieszkania, który wygląda w ten sposób, myślę, że większość państwa, może niektórzy potrzebują okularów, no ale widzi właśnie w ten sposób, taki obraz zaczyna u chorych osób na Fokta Kojanagiego Haradę wyglądać tak. Po pierwsze, mogą Państwo zobaczyć, że jest wszystko pofalowane. Po drugie, jest nieostre. A po trzecie, przybiera taki słomkowy, słomkowy kolor. No, i jak to mnie spotkało, to sobie pomyślałem, że no jako osoba jakoś tam pracująca w nauce, no że trzeba by sięgnąć po publikację i się dowiedzieć więcej o tej chorobie, prawda? Natomiast, no właśnie, nie mogłem. Nie mogłem, dlatego że po prostu zacząłem pewnego dnia tak e, widzieć. To wszystko zaczęło się no już prawie rok temu. Zaczęło się to 10 maja, no niedługo potem jak, no może nie niedługo, ale no po dwóch miesiącach powiedzmy tak zwanego lockdownu, kiedy nasze życie bardzo się zmieniło. W moim przypadku no z jednej strony bardzo zwolniło to tempo, a z drugiej strony na przykład zajęcia, które na żywo się prowadziło, no wszystko się robiło przez internet przy Komputerze, więc też można powiedzieć, że bardzo takie to życie monotonne się stało aż pewnego właśnie dnia, 10 maja 2020 roku bardzo ostry ból głowy się u mnie pojawił i to był taki niespotykany dotąd ból głowy, to znaczy oczywiście każdego czasami pobolega, pobolewa głowa, ale to był taki ból kłujący, który no, do tego stopnia był intensywny, że ja się w nocy na przykład budziłem i musiałem wziąć tabletkę, żeby dalej jakkolwiek zasnąć, przy czym zauważyłem, zauważyłem, że aspiryna nie działa i Buprom dawał ulgę, więc przez pierwsze parę dni, kiedy jeszcze bagatelizowałem problem, to radziłem sobie w ten sposób. Później zauważyłem, że mam światłowstręt. Generalnie na co bym nie spojrzał, to mnie raziło, już nie wspominając o ekranie komputera czy telefonu komórkowego, więc no to spowodowało, że właściwie no, nic nie mogłem robić sensownego. A w dodatku w moim przypadku szczególnie uciążliwe okazało się zaburzenie słuchu. Tak jak mogą tutaj Państwo na tym slajdzie zobaczyć. Oktawa brzmiała jak nona mała. Dla, dla mnie, ponieważ ja dosyć lubię słuchać muzyki to była koszmarna sprawa dlatego że coś co jest harmoniczne przestawało być harmoniczne i nie dało się tych rzeczy po prostu słuchać także w ten sposób z dnia na dzień zdawałem sobie sprawę z tego że to jest coś bardzo niepokojącego natomiast jeszcze w tej fazie te zaburzenia wzroku nie były tak bardzo bardzo uwydatnione. To wszystko miało swoją kulminację swego rodzaju 15 maja, czyli 5 dni później, gdy postanowiłem pójść do okulisty. Pierwszy okulista, do którego poszedłem, chwycił za telefon, zadzwonił do drugiego okulisty i powiedział słuchaj, mam przypadek, którego nigdy w życiu nie miałem. No więc zostałem skierowany do tego drugiego okulisty, notabene znakomitego specjalisty, który który mnie jakoś wyprowadził na prostą. No i po kilku badaniach, między innymi też w tomografii komputerowej, okazało się, że głowy, że mam chorobę Fokta Kojanagiego Harady, a tomografia stąd się wzięła, że trzeba było potwierdzić obrzęk mózgu. Oczywiście to to nie jest jakiś bardzo ciężki przypadek, tak? ale właśnie to, że tam płyn rdzeniowo-mózgowy się gromadził tam, gdzie nie trzeba, to uciskało m.in. właśnie na nerwy w głowie i to powodowało takie dosyć intensywne bóle głowy. No i potem jak. Dowiedziałem się, że diagnoza brzmi e, choroba Fokta Koyanagiego Harady. E, no to z pomocą też osób lepiej ode mnie w tamtym momencie widzących, e, zacząłem doczytywać. Oczywiście mój lekarz też mi powiedział, e, co to jest za choroba a jest to choroba autoimmunologiczna. Oznacza to tyle, że pewnego pięknego dnia, w moim przypadku to, e, to był 10 maja, e, układ immunologiczny postanowił, e, mówiąc tak, e, oczywiście. W cudzysłowiu postanowił zaatakować własne komórki. I w moim przypadku były to komórki tak zwanej jagodówki. Jest to warstwa komórek, która się znajduje pod siatkówką. Więc siłą rzeczy siatkówki się zaczęły odlepiać, no i pofałdowały się, i to był właśnie powód, dlaczego zacząłem widzieć obraz taki mocno pofałdowany z zawirowaniami. Mówi się, że przyczyną tego schorzenia może być wirus Epsteina Bar. Przepraszam za literówkę, bo Bar była kobietą, więc powinien to być wirus Epsteina Bar. W każdym razie, no tutaj jakby przyczyna nie jest wyjaśniona. Poza tym, warto wspomnieć, że wirusa Epsteina Bar ma od 90 do 100% populacji i całe życie ma tego wirusa. No tutaj badania trwają nad związkiem właśnie tego wirusa z rozmaitymi chorobami autoimmunologicznymi, a także z wywoływaniem nowotworów, bo takie badania też są. Także tutaj abstrahując od, od tej anegdoty, przyczyna jest niejasna, ale wiadomo, że układ immunologiczny został wytrącony niejako z równowagi. A jest to choroba niezwykle rzadka stosunkowo częsta jest w populacji japońskiej. A jak państwo mogą się domyślać, mam pewne korzenie japońskie, bo mój ojciec jest Japończykiem. No moja mama jest Polką, ale nie, nie można tutaj negować tego, że połowa moich alleli to są z populacji pochodzą z populacji japońskiej. Więc tutaj mogę mieć pewne predyspozycje genetyczne, a w populacji japońskiej rocznie notuje się około 800 nowych przypadków Jest to... Jak wyliczyłem, około 0,0006% populacji ma szansę każdego roku zachorować na chorobę foktakojanagiego Harady. Także rzecz jest niezwykle, rzeczywiście rzadka i ta diagnoza, właśnie wspomniałem o tomografii komputerowej, natomiast tutaj chciałbym też pokazać wyniki angiografii fluorescencyjnej. To jest takie badanie, które polega na tym, że do krwiobiegu się wstrzykuje związek fluorescencyjny i dzięki temu można właśnie bardzo ładnie uwidocznić naczynia krwionośne. No i też mogą tutaj Państwo zobaczyć, że, to, że ta powierzchnia, że tak powiem, dna oka jest nierównomiernie zabarwiona. Są takie granulowatości. To jest, z tego co lekarz mi tłumaczył, potwierdzeniem właśnie takiej, takiego pofałdowania siatkówki. Natomiast optyczna tomografia koherencyjna OCT potwierdziła to jest nieinwazyjne badanie zupełnie po prostu się patrzy w aparat odpowiedni i jest utrwalany obraz. Tutaj mogą Państwo zobaczyć niejako przekrój dna oka i to było w dniu właśnie. Pierwszej mojej zetknięcia się z moim lekarzem prowadzącym. Mogą Państwo zobaczyć zarówno w lewym, jak i prawym oku oderwaną siatkówkę od komórek, które są pod spodem. No i to jest właśnie przyczyna tego, że straciłem równomierne widzenie i straciłem także ostrość. No i tego samego dnia rozpoczęło się leczenie. Może dobrze, że tutaj nie ma ilustracji, chociaż zapewniam Państwa, że to jest dużo gorsze, jak ktoś sobie to wyobraża, niż wtedy, kiedy jest mu to robione. Mianowicie zastrzyk korty kortykosteroidów do oczu, bezpośrednio po prostu igłą, że tak powiem, do oka. Y jak mi lekarz o tym powiedział, to myślałem, że tego nie przeżyję po prostu. A w efekcie w ogóle nie poczułem nawet, bo oczywiście wcześniej podano mi kropelki do oczu znieczulające. No i końska dawka, można powiedzieć, do ustnych kortykosteroidów, 80 mg na dobę. Człowiek mniej więcej, czy kora nadnerczy, produkuje 16 mg dziennie mniej więcej kortykosteroidów. Więc mogą sobie Państwo policzyć, że jest to pięciokrotność mniej więcej tego, co naturalnie człowiek wytwarza. A jest to związek, a tak naprawdę przyjmuje wciąż taką pochodną kortykosteroidów metyloprednizolon, który jest syntetyczną formą około 5 razy silniejszą niż, naturalnego kortykosteroidu, niż naturalny kortykosteroid, czyli kortyzol. No i generalnie te związki właśnie, te hormony mają za zadanie nieco wyciszyć układ immunologiczny. W tej chwili codziennie przyjmuję 4 mg, więc no już udało się zejść z dawki, ale gdy w trakcie mojego leczenia raz odstawiliśmy, oczywiście nie nagle, tylko zmniejszając powoli dawkę, to niestety mi się jakby no wznowiła taka ostrzejsza forma choroby, to znaczy stan zapalny oka. Także wciąż otrzymuję 4 mg. Na dobę. Notabene to jest, może powodować to, że szczepionka, którą właśnie teraz przyjmuję gdzieś w Warszawie, no nie zadziała tak skutecznie, jakby mogła, dlatego że właśnie układ immunologiczny jest poddany supresji, jest wyciszony. Czyli innymi słowy, moja odporność jest troszeczkę obniżona. I no z takich rzeczy niepożądanych, bo przyjmowanie steroidów no ma pewne efekty, oczywiście niepożądane, poza tym, że jest obniżona odporność, to zwiększa ciśnienie tętnicze krwi i także podwyższa stężenie glukozy we krwi. No i generalnie metabolizm jest przestawiany na bardziej taki anaboliczny tryb, co. Też odzwierciedla się tym, że pacjenci mają tendencję do tycia. W moim przypadku, no w tej chwili, w ciągu tych 9 miesięcy przytyłem około 2 kg, więc chyba nie jest tak bardzo źle, ale gdyby państwu się kiedyś zdarzyło przyjmować steroidy, no to warto zwrócić uwagę na to, że że to no, nie jest lek taki bez konsekwencji. Trzeba dosyć e, uważać. E, no i w tej chwili e, aktualny mój stan jest taki, że w wbliży bardzo dobrze, widzę. E, w dali trochę nieostro. E, wciąż e, świat wygląda jak przez cienką zasłonkę, taką jedwabną, o czym powiem za chwilę, dlaczego właśnie tak. E, słyszę prawidłowo, głowa nie boli, to są bardzo e, ważne rzeczy, a że często przy komputerze pracuję to to, że widzę w wbliży bardzo dobrze, to się dobrze nawet składa. Nadciśnienie pierwszego stopnia, czyli mam nieco podwyższenie, podwyższone ciśnienie tętnicze, ale jak lekarz twierdzi, tragedii nie ma, więc tego się oczywiście trzymamy. I efekty leczenia wdrożonego 15 maja bardzo szybko przyniosły skutek, dlatego że już 5 czerwca mogą Państwo zobaczyć ta... Tomografia koherencyjna pokazała ten obraz po prawej stronie, to znaczy taki, że siatkówka jest prawidłowo przylepiona do warstwy komórek pod nią i ten stan do dzisiaj mi się utrzymuje, a raz na kilka tygodni regularnie mam kontrolę i cały czas tak właśnie jest. Także można powiedzieć, że anatomicznie siatkówka się przylepiła z powrotem tam, gdzie powinna się przylepić. Przylepić jak powinna się przylepić, natomiast jest pewien kłopot, że w dali ostro widzę i ta właśnie jedwabna zasłonka, o której powiedziałem. To wszystko wynika z tego, że u pacjentów, którzy chorują na chorobę Fokta Koyanagiego Harady, obserwuje się dosyć często zaćmę jaskrę i oczywiście może też się zdarzyć przejście do takiej fazy chronicznej tej choroby. No w moim przypadku jest to początek prawdopodobnie zaćmy. Niestety znalazłem się w tych widełkach od 10 do 42% pacjentów. Te, te dane są tak, mają taką rozpiętość, dlatego że różne grupy badawcze raportują różną częstość właśnie powikłań zespołów octa gego harady. W moim przypadku jest to zaćma. Oczywiście to nie jest jakaś ostra zaćma, natomiast wynika to, jak lekarz wytłumaczył mi, z tego, że mam... w ponieważ jak odstawiam, czy próbuję odstawić steroidy, to wydaje mi się znowu stan zapalny. To naczynia krwionośne nie są szczelne. I właśnie z osocza krwi wyciekają białka, które, na przykład fibrynogen, który odkłada się w ciele krystalicznym, zupełnie niedostępnym z zewnątrz miejscu i agreguje. To jest jak ironia losu, dlatego że ja naukowo zajmuję się między innymi agregacją białek, także no mam taką niechcianą probówkę we własnym oku. Jak się okazuje, i to co ja obserwuję, to jest właśnie agregacja białek. Przez to, że te agregaty rozpraszają promienie światła, to po prostu widzę wszystko w takiej troszeczkę jakby rozmytej formie. I to oczywiście można próbować temu przeciwdziałać, ale to jest miejsce, jak wspomniałem, niedostępne z zewnątrz, więc jak to lekarz mój mówi, ćwiczymy. Tęczówkę. I to ćwiczenia są zupełnie farmakologiczne, to znaczy, zakraplam sobie od 3 do 4 razy na dobę analog atropiny który maksymalnie poszerza źrenicę, a następnie oczywiście z biegiem czasu źrenica się z powrotem e, zamyka. No i w ten sposób e, siłami mięśni niejako wprawia się w ruch to ciało krystaliczne i w ten sposób usiłuje się rozerwać e, te agregaty białek. Także e, no nie wiadomo, czy to się ostatecznie skończy zaćmą, czy nie, e, ale na razie e, z takimi e, problemami się Zmagam. Także jeszcze rok temu zupełnie nie sądziłem, że będę miał okazję wystąpić jako żywy przykład właśnie osoby w moim przekonaniu zupełnie zdrowej, która nagle z dnia na dzień stała się pacjentem no, walczącym aktywnie z jedną z chorób rzadkich. Także chcę przez to też, czy przy tej okazji Państwu powiedzieć, że póki jest zdrowie, to trzeba o nie dbać i się nim cieszyć, dlatego że no, może się zdarzyć tak, jak i w moim przypadku, ale też wszystkim Państwu życzę pogody ducha i wytrwałości i przede wszystkim jakby spotkania z dobrym lekarzem. W moim przypadku miałem to szczęście, że no, w jakiś sposób ta choroba mi towarzyszy, ale traktuję to jako doświadczenie życiowe, z którym po prostu muszę, muszę żyć, a, a no plus jest taki, że przynajmniej miałem okazję z Państwem się podzielić o moich doświadczeniach i przeżyciach. Także wszystkim Państwu życzę zdrowia i życzę też ciekawych wykładów i dyskusji w ciągu dalszym dzisiejszego spotkania na Wydziale Biologii. Dziękuję bardzo.